Co to jest czułość? Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest ja. Czułość jest sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdywania podobieństw. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi. Pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji. Moim ulubionym utworem jest Święto Wiosny Igora Strawińskiego. Zdecydowanie mój numer jeden. Zawsze jak mam gorszy humor i chciałabym, żeby wiosna już przybyła, to właśnie włączam sobie ten utwór. A z nim wiąże się taka ciekawa historia, że 100 lat temu już prawie na premierze bodajże 13 maja chyba 1913 roku, ona się odbyła w Paryżu. Podczas prapremiery tego wykonania doszło do zamieszek. Wręcz taki, że publiczność oburzona, panie, które przyszły w diamentach, w koliach, jak to się wtedy wiadomo chodziło do teatrów, po pierwszych dźwiękach po prostu publiczność zaczęła wydawać z siebie pomruki, jakieś oburzenia, doszło do rękoczynów, także publiczność odegrała w tej premierze no, niesłychanie niepisaną dla niej rolę i tak sobie ja myślę, że bardzo bym chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu, bym się mogła cofnąć w czasie. A kto by pomyślał, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach premiera jakiegoś dzieła muzycznego może wywołać zamieszki, prędzej jakiś mecz, prawda, piłkarski czy coś takiego. Także bardzo żałuję, że nie żyłam 100 lat temu, nie mogłam poznać Igora Strawińskiego i być na jego premierze Święta Wiosny. Thank you.
Muzyka jak najbardziej wpływa i oddziałuje na nasze emocje. Przy muzyce możemy się zrelaksować, zagrzewa ona nas do boju, pomaga w opanowaniu stresu, wycisza i uspokaja. Słuchanie muzyki umila nam czas, pomaga w powrocie do zdrowia, może też pomóc odnaleźć sens życia. Już samo tempo melodii ma tutaj ogromne znaczenie. Muzyka klasyczna wywołuje często reakcje, nad którymi trudno zapanować. Gęsia skórka, radość czy też łzy. Wielkie dzieła, sonaty klasyczne i piękne symfonie wzbogacają i uduchawiają ludzi. Muzyka towarzyszy nam w życiu codziennym niejako mebel domowy. Nie zdajemy sobie jednakże sprawy z tego, jak detale, niuanse wpływają na naszą psychikę. To muzyka ma wpływ na nasze emocje, porusza nas i mobilizuje do działania. Muzyka filmowa czasami potrafi wspomóc jakościowo film, bądź zbudować nastrój, jest bardzo ilustracyjna. W tej chwili ta muzyka jest bardzo rozbudowana, jest przepiękna, mamy wielu fajnych kompozytorów, którzy komponują muzykę na najwyższym poziomie. Takim na pewno kompozytorem, który jest jakby najbardziej znanym, jest Ennio Morricone. Polecam zwracać uwagę, jeżeli Państwo jesteście w kinie, oglądacie filmy, oglądajcie, ale słuchajcie również to, co się dzieje w tle, dlatego że
Gdzieś tam to jest jakby jedna całość, natomiast tak jak w filmie Interstellar czy Czerwona Jaskółka, są niesamowite kompozycje z całą orkiestrą symfoniczną, stowarzyszeniem organów. Warto, oglądając film, również wsłuchiwać się w odgłosy muzyczne, które towarzyszą scenom. Muzyka filmowa jest bardzo ważnym elementem, który towarzyszy mi w życiu od bardzo, bardzo dawna. Taką klamrą, która mnie samą zaskoczyła, że to mi się w życiu wydarzyło, jest fakt, że z Morricone muzyką spotkałam się już w dzieciństwie, dlatego że na moje urodziny pierwszą kasetę magnetofonową dostałam z muzyką właśnie Ennio Morricone, z muzyką z filmu Misja. I po wielu latach zaproponowano mi możliwość zaśpiewania w projekcie właśnie, który zawierał elementy z tego dzieła. I tak sobie pomyślałam, że niesamowite jest to, że to, czym się kiedyś zachwycałam i mogłam jako dziecko słuchać, teraz mogę być wykonawcą. Więc to było dla mnie takie wzruszające i taka klamra, że kiedyś byłam tylko słuchaczem, teraz mogę być wykonawcą.